Katarzyna Lewandowska, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w nocy spodziewamy się bardzo silnego wiatru, który może łamać drzewa, zrywać linie energetyczne i po łacie dachów, a w górach powodował będzie zamiecie śnieżne. Na Bałtyku ponownie pojawi się sztorm, który rozkołysze Bałtyk do 11 stopni w skali Beauforta. Jutro za sprawą niżu niemal w całej Polsce przeważać będą chmury, z których popada deszcz. Pogodnie będzie na południowym wschodzie i południu kraju. Tu zza chmur często wyglądać będzie słońce. Na termometrach od 7 do nawet 12 stopni. Popatrzmy teraz, jak będzie u nas. W nocy na Dolnym Śląsku nie powinno już padać, ale powieje porywisty wiatr, który w porywach dochodził będzie do 85 km na godzinę. Jeszcze mocniej, bo do 120 km powieje wysoko w górach i tam powodował będzie zawieje śnieżne. Na termometrach w nocy od 4 stopni w Kłodzku do 10 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro od rana do południa pogoda raczej nie będzie nam sprzyjać. Wszędzie pojawią się chmury frontowe, które przyniosą opady deszczu i nadal będzie dość mocno wiało. Po południu w regionie również występować będą chmury, ale deszcz będzie tylko symboliczny. Możemy więc liczyć na przejaśnienia i słoneczne chwile. Dodatkowo wiatr zdecydowanie osłabnie, ale obniżał będzie temperaturę odczuwalną, a jutro spodziewamy się od 8 stopni w Kłodzku do 12 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się wahać. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany do słabego, okresami jeszcze porywisty, ale już słabnący, maksymalnie w porywach do 55 km na godzinę. Biometr niekorzystny, a warunki drogowe dobre, jedynie podczas opadów miejscami nieco się pogorszą. Teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Miłego i spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.